normalny człowiek potrafi bardzo wiele osiągnąć w swoim życiu. Potrafi skończyć jedną szkołę, drugą szkołę, trzecią szkołę, studia. I może się całe życie, może się uczyć, może czytać nowe książki, może zdobywać wiedzę, może ją rozwijać całe życie. Ale wyobraźcie sobie, jak potwornie ciężko ma taki geniusz, taki dajmy na to Einstein, albo taki Skłodowski Curie, albo jakiś inny Kopernikus. On nie wie, czy to, co on wymyślił, jest dobre. Jeśli on odkryje coś, to on nie wie, czy jego odkrycie jest dobre. On nie ma zielonego pojęcia, czy to, co on stworzył, jest dobre. Gdyby wziął wajencję, jakąś franczyzę, wiadomo, że to jest dobre. Ale jeżeli wymyśli coś nowego, jeżeli odkryje coś nowego, to skąd on może wiedzieć, czy to jest dobre? Przecież nawet najznakomitsi profesorowie o tym jeszcze nie napisali. To jak on może powiedzieć, czy to jest dobre? Kochani, i ja wam powiem, że geniusz ma ciężko. Spotkałem geniusza w swoim życiu i geniusz, który odkrył, w jaki sposób można wyjść z cukrzycy, ma największy problem. Geniusz nie wie, czy to jest dobre, bo skoro ja wyszedłem z cukrzycy, to mój geniusz nie wie, czy to jest dobre. Mój geniusz się mocno zastanawia, mój geniusz ma ciężko, mój geniusz się strasznie przejmuje, bo on nie wie, czy to jest dobre, czy to, co on wymyślił, jest dobre. No bo to, że ja wyszedłem z cukrzycy, to może być tylko i wyłącznie, zupełnie w 100% czysty przypadek. A skoro to jest przypadek, no to nie wiadomo, czy to jest dobre. Kochani, ja wam powiem, ja do was mówię, ale ja nie wiem, czy to jest dobre. Ja mówię do was, bo ja też wyprowadziłem z cukrzycy ponad 200 kobiet. Z pochwicy ponad 200 kobiet wyprowadziłem, niektóre za rączkę, niektóre tylko im pokazując drogę, ale ja nie wiem, czy to jest dobre. Kochani, ja nie wiem, tylko nikt nie opisał, żaden profesor. Ja cały czas się przejmuję, ja nie wiem, czy to jest dobre. Czy ktoś mi powie, jak można sprawdzić, czy coś jest dobre, jeżeli robisz to pierwszy raz? Czy jeżeli żenisz się pierwszy raz, to czy to jest dobre? Czy jeżeli żyjesz pierwszy raz, to czy to jest dobre? A tak w ogóle, czy jak kochasz pierwszy raz, to czy to jest dobre? Kochani, ja wam mówię, to jeszcze można zapytać kogoś innego. Oni wprawdzie tego nie wiedzą zazwyczaj, ale jeżeli oni tego nie robili, kochani, ja nie wiem, czy ten filmik jest dobry, ja go nakręcam dopiero pierwszy raz. Kochani, po raz pierwszy wam mówię, ja nie wiem, czy to jest dobre.